czasami wędkarz udaje się na łowy i z takiego łowiska wraca z sukcesem. Takim sukcesem może być 5 pstrągów. Można też w posiadanie tych pstrągów wejść w sposób mniej tradycyjny. Zgodnie z tym, co mawiał kiedyś mój ojciec, ryby najlepiej biorą na złotówki. No i mogą one pochodzić z jakiegoś zaprzyjaźnionego stawu rybnego, bądź po prostu ze sklepu. Tutaj jest takich 5 pstrągów. Wszystkie zostały porządnie oczyszczone ze wszystkich naleciałości zabezpieczających, zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Są ładne i czyściutkie. I teraz czekają na dalszy przebieg wypadków. Odcięliśmy tylko głowy generalnie, pozostałe części ciała, wszystkie są na miejscu, nie ma też żywnętrzności. Potrzebna nam będzie solanka, około 2,5 litra wody. Tutaj jest 25 deko soli, czyli solanka 10%. W takiej solance ten pstrąg będzie przebywał przez około 10 do 12 godzin. Nie ma tutaj żadnych innych przypraw. Zresztą ja bardzo unikam, żeby rybę przyprawiać zbyt bogato. Ma ona swój naturalny, dobry smak. Zwłaszcza jak znamy źródło, w przypadku pstrąga można się natknąć nieraz na niechciane zapachy czy aromaty oraz posmaki. Ten akurat tej wady nie ma, więc nie musimy się przejmować. Przygotowujemy pstrąga do wędzenia. Będziemy go wędzić. Kawałeczki niezbyt wielkie. Młodsza ryba, oczywiście mająca już ten swój podstawowy wiek, nadający się do spożycia, tym mięsko jest lepsze. Jak ona jest zbyt stara, zbyt duża, zbyt wyrośnięta, to nie zawsze razem ze wzrostem tej ryby idzie w parze jej coraz lepszy smak. Można oczywiście poobcinać jeszcze ogony, poobcinać płetwy, ale ja staram się zachować tą w miarę naturalną estetykę ryby. Niech ona będzie aż tak do samego końca. Już mamy poskładane. Jakby się okazało, że wody jest troszeczkę za mało, to trzeba dolać. Powinna być zanurzona rybka. Albo tak poukładać po prostu, żeby to zanurzenie było. Można też oczywiście w trakcie tych 10 czy 12 godzin parę razy w środku przemieszać i to będzie dobrze też. Odstawiamy w chłodne miejsce. Może to być jakiś teren zewnętrzny, jeżeli akurat jest chłodno, ja to wstawię do lodówki w temperaturę około 5-6 stopni. I dalej będziemy działać już jutro. Także do zobaczenia za moment. Nadszedł kolejny dzień. Czas na suszenie rybki. To jest kolejny etap przed wędzeniem. Zakładając, że ten mój program ma za zadanie zachęcić jak największą liczbę osób do zajęcia się domowym wytwarzaniem w szerokim tego słowa znaczeniu, tutaj zastosujemy najbardziej pewne ze wszystkich możliwych haków. Są różne sposoby wieszania ryby. Ci bardziej doświadczeni mogą skorzystać z tych prostych, ale ryba potrafi spaść i stosując hak tego typu, tak zwany hak podwójny, hak potrójny, najlepiej zabezpieczymy się przed tą niespodzianką. Jak on działa? Rybka jest wieszana ogonem w dół. Mamy takie w tym przypadku trzy pręty, które wbijamy od środka ryby w kręgosłup, a te dwa wąsy, które tutaj są widoczne, one powodują rozchylenie się płatów ryby na prawo i na lewo, co ułatwia i umożliwia wręcz uwędzenie jej także od środka. I na takie haki będziemy rybkę nadziewali. Wyciągamy z solanki. W tej chwili jest mokra. Można ją osuszyć papierem wcześniej. Można to zrobić już na tym etapie, jak ona chwilę obcieknie. Czyli my najpierw nabijemy na haki, a potem delikatnie, jak już obcieknie troszeczkę, to wtedy będziemy obsuszali papierem. Jest jeden. I tak po prostu.
kolei wszystkie. Tak trzeba się starać, żeby nie za wysoko i nie za nisko. Pole manewru jest dość duże przy tej wielkości ryby. Im mniejsza ryba, tym trzeba byłoby zastosować haki z mniejszą ilością zębów. Jak się trafi centralnie w kręgosłup, to tak bywa, że się troszeczkę opiera, ale jak tak damy delikatnie, delikatnie z boku, to się udaje i proszę uważać, bardzo uważać na ręce. Te haki są bardzo ostre, przebijając w taki sposób, że przebijamy do dłoni. Jak ja tutaj na początku sobie ustawiam przed naciskiem, to naciskając w takiej pozycji, o, jak mamy, jak to mamy w tej chwili, to bardzo łatwo sobie wbić ten hak w dłoń. To jest pozycja tylko do tego, żeby ustalić, żeby wbić końcówki haków, a potem już na leżąco albo na grzbiecie, na desce, nie w dłoń, bo zaraz ten hak w dłoni będzie. A to jest i solanka, i ryba. Na pewno nie będzie to przyjemne. Zostały nam jeszcze dwie. Wcelować, zagłębić, położyć na bok i docisnąć, albo położyć na grzbiet i docisnąć, nie w dłoń. Zresztą jak ktoś zapomni tej nauki, to na pewno po pierwszym błędzie szybko ją sobie przypomni. Dobrze. Tak jak już wcześniej powiedziałem, teraz je powieszą, żeby obciekły z tego najbardziej mokrego. Następnie można użyć papieru ręcznika, takiego papierowego, żeby je obsuszyć, ale to i tak będzie mało. Ta ryba musi sobie w spokojnym, przewiewnym, w miarę ciepłym miejscu powisieć tak długo, aż będzie zupełnie sucha, aż dotykając jej skóry będziemy mieli wrażenie, że dotykamy czegoś w rodzaju pergaminu. To będzie ten moment, kiedy będzie można rybę wsadzić do wędzarni. Końcówkę tego etapu suszenia można już zrobić w wędzarni, tam gdzie mamy większy przebieg powietrza ciepłego i możemy go troszeczkę przyspieszyć. Ale generalnie, zanim zaczniemy wędzić, zanim pójdzie dym, ryba musi być suchutka. I to jest bardzo, bardzo istotne. Godziny za nami. Rybka już nie kapie, jest podsuszona, ale to jeszcze zdecydowanie za mało, żeby rozpocząć ją wędzić. Więc korzystając z dobrodziejstw techniki, mamy ustawioną temperaturę na około 40 stopni. Szyberek otwarty w 100%. Rybka już powieszona, jeszcze generator dymu nie pracuje, tylko sama temperatura i ciepłe powietrze. Te tam drobiny dymu, które widzimy, to właśnie nagrzewająca się grzałka. Zamykamy, no i poczekamy jeszcze jakieś 2 godziny, to już na dotyk. Tak jak mówiłem, rybka musi być sucha, prawie jak pergamin w dotknięciu na skórce. Tak będziemy sprawdzali. Jak dojdzie do takiego stanu, rozpoczniemy wędzenie. Po 2 godzinach suszenia ryby są suchutkie. To jest ten moment, kiedy możemy już bez żadnych problemów rozpocząć wędzenie. Szyberek zamykamy. Jeszcze nie całkowicie, ale już tak poważnie. Temperatura 60 stopni, generator dymu włączony. Rozpoczynamy proces wędzenia. 2 godziny wędzenia za nami. Zobaczymy, co mamy w środku. Dym. I rybę, która już bardzo ładnie wygląda. To jest ten moment, kiedy podniesiemy temperaturę tak na 80-85 stopni, góra. Utrzymamy ją tak przez okres
jaki jest niezbędny, żeby wędzarnia doszła do tej temperatury, plus 5-10 minut w tej temperaturze i koniec wędzenia. Przyjaciele już czekają, świeżutka, wędzona rybka i takie tam rzeczy. Smacznego Wam życzę.